I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Rany. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. Zawsze mi się wydawało, że w tych muzeach te szkielety są tak połączone, żeby nie było widać tych drutów wszelkich, ale może mi się wydawało tylko. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa gówna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. No, Park Jurajski, dobra rzecz. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? Ale chwila spokoju, co? O, super. Nighthawk. Te karty z bohaterami chyba były popularne. Sara przez jakiś czas je zbierała. Albo te z tymi stworkami. Nie pamiętam. Sara, czyli córka Joela, jakby ktoś. O Jezu. Jest dobra okazja, żeby zobaczyć, jak... ile rzeczy można zrobić tutaj. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. Ciekawy jestem, jak ten świat by wyglądał za 200-300 lat. Myślę, że ludzie prędzej czy później zbudują jakieś społeczeństwa. Tak zawsze było, nie? Zawsze były plemiona, coraz większe plemiona i ostatecznie... Wszędzie żeśmy byli, czy? Nie wiem, czy ja. Nie ominąłem czegoś. Tu raczej nic nie ma więcej. W łazienkach już żeśmy byli. O! Tam jest górna kondygnacja. Prawie jak autentyczna wycieczka. Mam takie wrażenie. Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Często chodziłeś do muzeów? No, Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Wyginięcie dinozaurów. Nie.
Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. Bez kitu. Porany. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją Merkury. Wolę Wenus. Matole Mars. O, okej, okay, kumam. Całkiem fajne. Fajnie to zrobione, nie? To jest w ogóle zabawne, jaka taka prosta zabawka. Jak może... jakby... dzięki której można zapamiętać rzeczy. No właśnie. Chyba zapominamy trochę o nauce przez zabawę, nie? Hej, Joel. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał. To była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w 47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się supermuszkami? Co? Nie. Faktycznie jest jakiś błąd, bo Ziemia nie jest płaska, nie? Wszędzie ta ideologia. Rany. Dawaj kolejną ciekawostkę. SpaceXa nie będzie. Podobno księżyc pachnie jak proch strzelniczy. Faktycznie ciekawe. Zaraz, skąd niby... No, tym... widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. Tam jest sonda. Znaczy nie sonda, tylko lądownik. Może. SpaceX to nie te czasy, bo tutaj chyba w latach... Kiedy się wydarzyła ta tragedia? Przed 2000 rokiem, nie? Ejże, nie tak szybko. Lecisz w kosmos. Potrzebujesz hełmu. Racja. Gdzie ja miałam głowę? No na pewno nie w hełmie. Ha! Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem i kurzem. No. Kurde, nie macie wrażenia, że to się kiedyś posypie też u nas? Oczywiście nie w takiej formie, ale w ogóle. Że to jest takie niepewne, niestabilne, to wszystko, co mamy na świecie. Ty pierwsza. Uważaj. Jadź. Co jest grane? Okej. Patrz, ile tu jest guzików. Ale wypas. Rany.
Wyobraź sobie, że... Co? 100 lat, mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Walkmana? A nie, ona miała Walkmana, Boże. Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Może być. Żartujesz sobie. Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Chyba mam to na plecaku. Nie inaczej. Coś tam ciekawego, Joel, jeszcze? Pewnego dnia. A, jeden dzień. One day. Właściwie można tłumaczyć, no. Pewnego dnia, jak jeden dzień. Też fajna grafika. Nic chyba nie przegapiłem, nie? Okej.
To jest. No przecież musi być wyjście gdzieś tutaj. Wyleciało mi to z głowy, oczywiście, że tak. Tu jest Pluton. Nie, to Księżyc oczywiście, ale... Planetoidą teraz jest Pluton chyba. Za mało jest. Jak zresztą napis wskazuje dosyć wyraźnie. Czekaj. Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tego. To chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? Boże! Sprawiasz jeszcze komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Hej! Kto tu ma urodziny? Oklepany argument. Czekam na rozbrysk! Przed nami mnóstwo zwiedzania! Raz kozie śmierć! Dżad. Hej, podsadź mnie tam. No nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. Dobra. Nie podoba mi się to. Dobra, złe wieści. Drzwi są zablokowane. No, spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj. Sama uważaj. W okolicy są dinozaury. Kurde, ja bym się bał tak zostawić dziecko. Znaczy, wiadomo, że to już nie są dzieci, kurde. Ktoś wychowany w takim świecie to albo sobie potrafi poradzić, albo nie przeżyje tak czy inaczej. Fauna Ameryki Północnej. Jasna sprawa. Zabiłem dla nich. Trzymaj się, stary. Kurde. Świra tu trafimy albo coś. Właśnie nie przypominam sobie, żeby zwierzęta były podatne na te grzybice. Ktoś tu był samotny. Ciemno tu. Zaczynam się martwić trochę. Czterech żołnierzy pod bramą. Ostatni płakał. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią. Fuck me. Wyłaś skurwielu. Marjoel próbuje się dostać, co?
There is no light. Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie, sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Nasza grupa przestała istnieć i zostaliśmy z niczym, prócz wyrzutów sumienia. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje, znajdę cel. Rodzice uwielbiali tu ze mną przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najwcześniejszych wspomnień sprzed epidemii. Sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Echa przeszłości tylko bardziej mnie zdenerwowały. Nie mam ochoty dłużej żyć, nie mogę znieść tego, kim się stałem. Kuźwa mać, nie? Strzelił sobie w głowę. Ciekawe, czy to jest, bo to okrucieństwo staje się częścią życia. Są pewnie ludzie, którym to nie przeszkadza, to kuźwa mać. Głupia wypchane zwierzęta. Są pewnie ludzie, którzy mogą być okrutni całe życie i nie zwracać na to uwagi. O Jezus Maria! O, wow, 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 wow. Okej. Kłamcy. Tu jestem! Co to kurwa było? Jakiś zwierzak. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko, zanim się ściemni. No chodź. Wszyscy byli okrutni na swój sposób, a ci, którzy przychodzili po nich, byli jeszcze okrutniejsi. Już chyba opowiadałem tę historię. Ci, którzy uważają się za lepszych, zawsze są gorsi od swoich poprzedników. Radio się odezwało, po prostu jeszcze sprawdzę tutaj, czy czegoś nie przegapiłem. Radio w sensie, że to, które żeśmy podpięli do prądu. Nie wiem, czy to tak rozważne było, ja bym chyba odłączył generator na czas drzemki, ale w sumie... Eli chyba nawet nie planowała drzemki od po prostu. Może Dina szuka czegoś, nie? Szuka sygnału. Pewnie się, czy jej tu nie ma. Nie ma jej. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Resztki popcornu leżą między fotelami. Można jeszcze zagrać coś. Ale pewnie nic takiego. Zobaczę, co się dzieje. Nic tu mądrego nie zagram. Raczej. Nie, nic tu nie ma. Młoda tam pewnie gdzieś dzwoni. Albo szuka czegoś.